Dzień dobry, serdecznie witam. Czas bardzo szybko biegnie i niespostrzeżenie minęło mi 60 miesięcy od kiedy mam założoną fotowoltaikę. A nawet trochę więcej, ponieważ przez pierwsze 10 miesięcy czekałem na założenie licznika dwukierunkowego, ponieważ troszkę się ustawa prosumencka zmieniała. I spowodowało to, że od października 2015 do sierpnia 2016 musiałem czekać na uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Mam dwie instalacje fotowoltaiczne. Jedną na dachu o mocy 9,5 kW w piku. Teraz ja właśnie widzimy tą instalację. Od samego początku produkowała mi 51 MWh energii elektrycznej. Od samego początku, ale my... Przenalizujemy dokładnie 60 miesięcy do łatwiejszego liczenia, czyli niecały 2021 rok. Druga instalacja jest na gruncie o mocy 6 kW piku. Ona też zaczęła działalność w 2016 roku, również początkiem sierpnia, i jej całkowita produkcja do dziś to 34 MWh. Instalacja dachowa dodatkowo wyposażona jest w licznik energii. Dzięki temu ja mogę oglądać jak wygląda u mnie pobór energii elektrycznej, ile wynosi wysył do sieci oraz ile wynosi autokonsumpcja. Jeżeli chodzi o dach składa się on z 38 modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy 250 watów W piku, połączonych w dwa stringi, pierwszy czerwony to są dolne panele fotowoltaiczne, drugi zielony, górne i te górne narażone są na zacienienie od tych dwóch kominów. W związku z tym musiałem zainstalować optymizery, 6 optymizerów wokół jednego komina i 4 optymizery wokół drugiego komina. Optymizery Tigo i mam też możliwość śledzenia produkcji z każdego z tych paneli, które są zaopatrzone w optymizer. Mogę zobaczyć, kiedy są zacienione, kiedy mają maksima, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są kody do nich dostępu. także żebym mógł śledzić i dzięki temu sprawdzać, jak wygląda sytuacja z produkcją, czy moduły uzyskują cały czas swoją maksymalną produkcję. Bo wiadomo, że jeżeli taki moduł nie jest zacieniony przed południem, no to przy odpowiednich warunkach powinien dojść do swojego maksimum. Zwłaszcza marzec kwiecień, i na podstawie tego ja widzę czy w ciągu tych ostatnich 60 miesięcy coś zmieniło mi się z mocą tych paneli. Jak widzimy nadal produkują, ale zobaczmy, ale zobaczmy, jak wygląda produkcja roczna. Zobaczcie Państwo, tak naprawdę najgorszy rok to był ten pierwszy rok 2017, ponieważ wtedy pogoda była dość kiepska. Potem 2018, 2019, 2020 to są do siebie bardzo podobne lata. 2021 wszyscy wiemy, że pogoda w tym roku no, nie była dla nas łaskawa. Widzimy, że przez te cztery pierwsze lata na pewno nie, nie nastąpiło żadne zmniejszenie produkcji energii fotowoltaicznej. Jeżeli chodzi o instalację na gruncie, składa się ona z dokładnie takich samych paneli jak instalacja na moim dachu, z tym, że ich jest tylko 24. 24 razy 250 watów w piku daje dokładnie 6 kWp, a falownik jest Fronius 5 kW. W przypadku domu mam falownik Fronius 8,2 kW. Podzielone są na dwa stringi. Górne dwa rzędy to jest jeden string, dolne dwa rzędy to jest drugi string. Tutaj nie ma żadnego zacienienia. I co najważniejsze, tą instalację widzicie Państwo na żywo. Ten mój podgląd, ta moja strona internetowa, którą teraz widzicie, to jest ta instalacja, gdzie macie dokładną rozpiskę z poszczególnych lat, dokładną rozpiskę z ostatnich 18 miesięcy, dokładną rozpiskę z ostatnich 30 dni i aktualny dzień. Plus macie Państwo informacje, jakie było natężenie prądu DC, napięcie. Temperatura paneli, zarówno w tym momencie chwilowa, jak i maksymalna z danego dnia, temperatura powietrza oraz nasłonecznienie. Mam zamontowany specjalny czujnik na słonecznienia, który pokazuje nam w jaką, z jaką energią, ile watów na metr kwadratowy w danym momencie słońce świeci oraz siłę wiatru. No dzisiaj podmuchy były dość mocne, 16 km na godzinę. Siła wiatru jest ważna, ponieważ wiatr chłodzi panele, a czym panele są lepiej chłodzone, tym więcej energii z tej samej ilości słońca produkują. Także zachęcam do zaglądania na tą stronę. Oprócz tego mamy informacje, jak wygląda energetyka w danym momencie w Polsce, ile fotowoltaika produkuje energii, ile wiatrowe, elektrownie wodne, cieplne itd., ile prądu importujemy, ewentualnie ile prądu eksportujemy. Produkcja łączna, też widzimy, że no, zaczęliśmy w 2016 roku od sierpnia, potem już mamy pełne lata, i tak samo jak w przypadku instalacji na dachu. 2017 rok był najgorszy, ponieważ pogoda. Potem mamy podobne lata 2018, 2019, 2020. No i rok 2021 jest takim rokiem dość kiepskim z powodu pogody. I co najważniejsze, nie widzimy w tych wykresach rocznych jakiegokolwiek spadku wydajności paneli fotowoltaicznych. Ale pozwolę sobie te panele przebadać. Mam taką okazję. Dzięki dobrej woli Brookbetu PV będę mógł sprawdzić panele i zobaczyć... Jak pracują po pięciu latach? Myślę, że każdego z nas to interesuje, co się dzieje z panelami. Moje panele są polikrystaliczne, w związku z tym. To jest technologia już powoli wycofywana. Teraz większość z Was ma monokrystaliczne, ale one mono są lepsze. W związku z tym, jeżeli moli, moje panele polikrystaliczne dają radę i nadal będą miały dobre parametry, to też Wasze panele za 60 miesięcy będą miały równie dobre parametry. Wszystkie te dane. Co miesiąc wpisuję w tabelkę. Tu mamy 2016 rok, tabelka, gdzie podana jest produkcja miesięczna z jednych paneli, produkcja miesięczna z drugich plus narastająco i tak dalej. Mamy 2016 rok, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 rok. Dodatkowo z czasem doszły mi informacje o średniej temperaturze, o nasłonecznieniu całego miesiąca plus zużycie energii elektrycznej u mnie w domu, zużycie gazu u mnie w domu na cele grzewcze oraz zużycie energii na cele grzewcze przez klimatyzatory, czyli przez pompy ciepła, powietrze, powietrze. Takie informacje co miesiąc pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Upubliczniam, żeby każdy z Was mógł zobaczyć, jak wygląda produkcja z tej mojej fotowoltaiki. Te wszystkie dane z tych 60 miesięcy podsumowałem tutaj w tej tabelce. Pierwsza rzecz, najważniejsza, która Was interesuje, to jest koszt. W 2015 roku za panele na dachu zapłaciłem 46 170 zł. Czyli 4860 zł za każdy kilowat w piku paneli fotowoltaicznych. To są już ceny z vat em Jeżeli chodzi o panele na gruncie, zapłaciłem za nie rok później, czyli 1 sierpnia 2016 roku, 32 841 zł, dokładnie 5474 zł za 1 kW w piku. Drożej, ponieważ w tamtym czasie musiałem więcej zapłacić za panele na gruncie, bo VAT był 23%, a na dachu VAT wynosił tylko 8%. Teraz od pewnego czasu VAT jest zawsze 8%. Nie korzystałem z żadnych dotacji, dokładnie tyle pieniędzy wydałem w poszczególnych latach moja produkcja. I tutaj pokażę Państwu na przykładzie 2016 roku najważniejszą rzecz. W przypadku paneli na gruncie. Całą energię ja konsumuję od razu. Co do JOTY, od razu jest zużywana przeze mnie tutaj w zakładzie pracy. W związku z tym ja oszczędzam wartość, cenę energii elektrycznej, którą nie płacę energetyce z, dzięki temu, że mam energię z własnych paneli fotowoltaicznych. 55 groszy to była cena w 2016 roku. Jeżeli chodzi o panele na dachu domowe. Tutaj bezpośrednie zużycie jest mniejsze. W 2016 roku było to 773 kWh. 1727 kWh wyprodukowanej energii trafiło do sieci energetycznej. Ja tą energię następnie wykorzystałem, odebrałem ją w okresie zimowym, w nocy itd., ale zakład energetyczny zabrał mi z tego, dokładnie z tego, 20%. Za przechowywanie energii. Tak wynika z aktualnie istniejącego prawa. Jako prosument mogę za darmo przechowywać nadwyżkę energii w sieci energetycznej, mogę ją potem za darmo odbierać, ale tracę z niej 20%. W związku z tym tutaj mam tą kwotę, mnożę dokładnie razy 55 groszy, a tą kwotę pomniejszam o 20% i tą różnicę dopiero mnożę razy 55 groszy. Dlatego też Mimo większej produkcji, bo 2,5 tysiąca kWh wyprodukowałem od sierpnia do końca roku w 2016 roku, dostałem, zaoszczędziłem, zaoszczędziłem 1185 zł, a w przypadku zakładu pracy, mimo dużo niższej produkcji, zaoszczędziłem 1175 zł. Tak samo postąpiłem w 2017 roku, 2018, 2019, 2020 i 2021 do lipca, ponieważ końcem lipca dokładnie minęło mi 60 miesięcy od kiedy legalnie użytkuję panele fotowoltaiczne. Cena w tym momencie to jest 60, prawie 4 grosze za każdą kilowatogodzinę. Tyle oszczędzam dzięki własnym panelom fotowoltaicznym. Proszę zobaczyć, że w 2020 roku, w całym 2020 roku zaoszczędziłem 5,5 tysiąca złotych, jeżeli chodzi o dom, ponieważ tyle energii. Ile wyprodukowałem, tyle jej zużyłem. Mam duże zużycie energii w domu, bo jak mówiłem, ogrzewam się trzema pompami ciepła powietrze-powietrze, czyli klimatyzatorami. 6618 kWh energii wyprodukowałem w firmie. Też zaoszczędziłem na tym 4226 zł. To są realne moje oszczędności. Na stronie internetowej cenyprądu.pl macie rozpiskę aktualnych cen energii elektrycznej w poszczególnych rejonach Polski. Ta cena to jest cena prądu, czyli cena energii elektrycznej. W tym przypadku 38 groszy plus opłata za usługi dystrybucyjne 25 groszy. W sumie cena prądu wynosi 63 zł za kilowatogodzinę, ale w przypadku PGM prąd jest droższy o 1 grosz. Wynosi 64 grosze. Najtańszy w Polsce prąd jest Wenea 59 groszy. O, różnica jest 5 groszy, czyli wydaje się, że nie dużo, ale 5 groszy przy kwocie 64 groszy. To jest taniej o 10%. Energia ma cenę 67 groszy, Tauron 60 groszy. Tutaj zrobiłem krótkie podsumowanie. Dach 9,5 kW w piku, 47 900 kWh energii wyprodukowałem w ciągu 60 miesięcy, co jest 5042 kWh do kWp, czyli każdy kW paneli fotowoltaicznych Wyprodukował mi 5000 kWh energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o grunt, w ciągu 60 miesięcy wyprodukowałem 32 275 kWh, co stanowi 5379 kWh do kWp. Czyli każdy kilowat panela fotowoltaicznego i produkował mi 5379 kWh energii elektrycznej. Za panele na dachu zapłaciłem 46 tysięcy złotych. Dzięki energii, którą one produkowały, zaoszczędziłem 24 388 złotych, co stanowi 53% całej wartości inwestycji, którą poczyniłem. W przypadku gruntu zapłaciłem za to 32 841 złotych. A zaoszczędziłem 19 121 zł dzięki wyprodukowanych przez nich energii, co stanowi 58%. W czasie tego okresu tych 60 miesięcy nie wydałem ani złotówki na naprawę paneli i na naprawę falownika. Wszystko działało bez zastrzeżeń. Miałem jedną awarię. Uszkodziła mi się złączka MC4 na dachu w domu. Przez to nie miałem energii elektrycznej z paneli przez dwa dni. Zostało to naprawione na gwarancję przez firmę, która mi te panele zakładała. Po prostu był to błąd w montażu bez najmniejszego problemu. Firma po zgłoszeniu przyjechała i w ciągu można powiedzieć 24 godzin od zgłoszenia naprawiła mi tą złączkę, a przy okazji zrobili pełny przegląd instalacji fotowoltaicznej, taki pełny przegląd po 5 latach i jakby w ramach przeprosin nie, wzię nie wzięli za to pieniędzy. W przypadku instalacji na gruncie, nie miałem żadnej awarii, żadnych kosztów. Wszystko działa bez najmniejszych zastrzeżeń. Zaoszczędzone 24 tysiące złotych dzięki produkcji energii elektrycznej to jest miesięcznie 406 złotych średnio oszczędzałem dzięki panelom na dachu i zwrot inwestycji nastąpi po 114 miesiącach, czyli zostało mi jeszcze 54 miesiące do pełnego zwrotu 4 lata. Jeżeli chodzi o grunt, każdego miesiąca oszczędzam 319 zł dzięki panelom fotowoltaicznym. Przy takim tempie zarabiania pieniędzy, żeby zwrócił mi się wydatek, potrzebuję w sumie 103 miesięcy, czyli zostało mi jeszcze 43 miesiące, żeby ten okres uległ skończeniu, zakończeniu. Czyli, tak jak mówiłem, jestem mniej więcej w połowie zwrotu inwestycji 53% jeżeli chodzi o dach. 58% już jest za mną, jeżeli chodzi o grunt. Ale, tak jak mówiłem, ja nie korzystałem z dofinansowania. Następni ludzie, którzy zakłada, zakładali instalację fotowoltaiczną, taką jak wy, mogli skorzystać z dotacji mój prąd, otrzymać zwrot 5000 zł. Orma Oraz termomodernizacji. Policzyłem, ile bym, by mnie kosztowała moja instalacja, gdybym ja też taką możliwość miał. Gdybym nie był pionierem i nie pospieszył się z instalacją fotowoltaiczną, to zapłaciłbym za instalację na dachu 33 760 zł. Tyle bym musiał wydać fizycznie pieniędzy z własnego portfela, co na dzień dzisiejszy po 60 miesiącach stanowiłoby 72% zwrotu inwestycji. I do końca zostałoby mi jeszcze 23 miesiące, czyli za dwa lata nastąpiłby pełen zwrot inwestycji w panele fotowoltaiczne, jeżeli chodzi o zaoszczędzoną energię elektryczną, po aktualnych z każdego roku cenach. Pamiętajcie Państwo, że ja w każdym roku wpisuję cenę, która jest w danym roku. Nie robię tak, że wpiszę sobie, że wyprodukowałem 47 tysięcy kilowatogodzin, mnożę to razy dzisiejszą cenę, Każdego roku rozbiłem produkcję, pokazałem Państwu, jaką miałem produkcję. Wiem, jakie były wtedy ceny energii i wiem, ile każdego roku zaoszczędziłem konkretnie pieniędzy dzięki temu, że mam własną energię elektryczną z fotowoltaiki. Jeżeli chodzi o instalację na gruncie, zapłaciłbym za nią 22 830 zł, gdybym miał dofinansowanie i gdybym miał. Możliwość skorzystania z termomodernizacji. Zarobiłem 19 121 zł, czyli zwrot inwestycji na dzień dzisiejszy wyniósł 84%. Żebym wyszedł na zero, żeby mi się zaczęła inwestycja już nie zwracać, ale żebym zaczął na tym zarabiać, brakuje, brakowałoby mi tylko 12 miesięcy, czyli już za rok, czyli po 72 miesiącach. Miałbym już całkowicie spłaconą instalację fotowoltaiczną i można by było powiedzieć, że od tego momentu energię elektryczną mam całkowicie za darmo. Mam nadzieję, że udało mi się to w miarę fajnie Państwu wszystko wyjaśnić. Zapraszam na moje comiesięczne podsumowania miesiąca. Zapraszam też początkiem stycznia na podsumowanie całego roku oraz zapraszam na. Instalację na żywo fotowoltaiczną, bo tam naprawdę można na czacie sobie fajnie porozmawiać. Oczywiście, jeżeli jakieś macie pytania, zachęcam do pisania do mnie na maila. Mój adres mailowy znajduje się w opisie tego filmu. Każdemu odpisuję, w związku z tym naprawdę warto. Też zachęcam Państwa, że jeżeli podoba Wam się to, co robię, to postawcie mi kawę. Na Patronite mam otwarty swój profil. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.